Hej, 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 Liska. Witam was w następnym odcinku Zagrajmy w Deathisland. Z tej strony oczywiście Buzum. Tutaj dostaliśmy w poprzednim odcinku zdanie od tego Majka, tej myszki Miki, że mamy po prostu to, co potrafimy najlepiej, czyli zrobić rzeź najzwyczajniej w świecie. Ot, tyle. Czy my mamy coś 139? Ona fajnie wygląda chyba. Są te kastety. Czy mogę coś ulepszyć tak sensownie w miarę? Stworzyć? Tak, średnio. No dobra. No dobra, Mariany. Niepotrzebnie. Pewnie za chwilę będzie przydatne. Dowodzik. Na nogi pan przeszedł. Rzucasz się? No. Sami się tutaj rzucasz za dużo. Co? Jakieś pany? Chyba tak. No i tak dostaniemy moc. Sekunda. Takie trochę ujowe miejsce, bo... O! Uszkadzam sobie jeszcze ten. Ale nie, chociaż trochę kasy. Raz mi przerżnął, no cóż. Raz chwysk. Można przeżyć. Sklep tatuażów. Ostrze pły tarczowej. No dobra, co ja tam się znam. Coś mi się tam rzuci. Co za to nie ma? Nie? Ktoś tu daje. To jest wyjedzony, więc nie. Ten ma kasę. To też. A to wyłączmy. Tu nie ma nikogo. Nikogo? No nie wierzę. O, znowu ta książka. Martwa wyspa. Motow. Martwa wyspa. Historia prawdziwa. Robimy format im komputerów. Tak. Papadane. Wyłazić z nor, pan przyszedł. Leżeć. Gdzie? Nie pukaj tak, by się zmęczysz. Nie wstawaj. O, się macie. 26 dolców. Niby lepsze to niż nic, nie? Co mam zrobić? A, termin firewalla. Jeps. Zrobione. Czy ja coś tu znajdę? Batoniki. Batoniki, dobre batoniki nie jest zły, to wiadomo, nie? Powszechnie dość. Następny firewall. Dobra. Tak to się robi. Na to sobie nie możesz poradzić. No, z drugiej strony jego współpracownicy, więc wiadomo. Psychika swoja... Aha, to zebrane... Ale to nie. Maybe there's something useful. Pewnie tak. Magnes może być przydatny. Okej. Okay. I za chwilę. Naprawmy. Napraw, panie... i... Gdzie to jest? Macie to. Najlepsza broń, jaką posiadam na chwilę obecną.
You bloody made it? Good. The door to the parking lot is unlocked, and a large part of the system is up and running again. I'm just worried about the power in the parking lot. Aha. Rozumiem. Cicho tam, już idę. Parking 3 na dół pewnie. Trochę zdziwiłem się na górze dół, ale sprawdzimy górę. Siemasz. Nie. Nie. Nie rozumiesz? W polsku? Średnio. Ja chcę przeskoczyć, bo ja potrafię. Ktoś uczył się chodzić po ścianie. Leżeć. Nie? To nie. Spoko. A, to tutaj już. Czyli jeszcze nie. Najpierw tutaj. O, rurka. Jak dla mnie spoko. Wyłączmy na razie lampkę, bo póki nie trzeba, nie będę jej uruchamiał. Wyłazić z nory, pan przyszedł. Albo właśnie ta pani. Okej, okay, tu mam spoko. Ty co się rzucasz? Rzucasz się? Leżeć. O ty! Dobra, tego się nie spodziewałem, że tak wyjdzie. Na serio. Serio, serio. No nie, no bez takich... Dobra. Spieprzyłem, moja wina. Się trochę zacietrzewiłem. Trochę, tak. Dobra, leżeć. Leżeć. Wow! To było ciekawe. Dobra. To wyszło mi nieźle. Okrutny lekki kastet. To może być dobre. Mam poziom? Na nie działem. O Jezu. Coś mi do gardła wpadło. Wasze biedne uszy. W tym wypadku. Tak znienacka. Dbałość o broń. Obrażenia. Dobra, obrażenia weźmiemy. Plus 5%. Aha, mieliśmy ten jeszcze zrobić. Kill od szotki. No wiesz, jakoś przeżyjemy bez tego. Aha, dobra, chciałem... Dobra, głupia. Wyrzuć. Tak, wdycha szybciej. Wartość 80. Pobijana deska. Dobra, albo tak, wdycha szybciej. I dragon wyrzuć. Bo jak płonie, płonie jeszcze. No ale on jest trochę wart, więc też jest ważne. O, siemasz. Następny kastet. Co oni z tymi kastetami mają? Telefon. W śmieciach. O, za 100 gram, nie no, panie. Ty, Marian, ja chciałem przejść. Słyszałem, czy ja słyszałem zombiaka? Oczywiście zasłyszałem.
Już tak się nie męcz. Strasznie. No to zwrotne, że do tego biedaka nie mogę sobie iść. Aha, dobrze. A to wyłączmy. Aha, z drugiej strony. No tak. Głupi ja. 30, 20, 27. Wezmę to. 22. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Serio, to nie trzeba tak pędzić. Nic was nie goni. Moje i tak gówno ci wam zrobią. Bądźmy szczerzy, co ci kolejny odgniłek może zrobić w takim samochodzie? Jak to wytrzymuje, kurde? Strzał z karabinu, a nie wytrzymał uderzenia z pięści? Proszę was. W końcu wyłazimy z tej nory. Jaką jest? Podziemny parking. Ale pan się położył. Dobry? Nie. Nope. 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 Ale ja sobie tutaj usiądę. Ładnie. Brum brum. Nie lubię tego, że tu jest tak niski ten widok. On powinien być wyższy, dużo. On być powinien dużo wyższy ten widok. Wyższy widok. Dobra, chodźcie, trochę to ująłem. Oczywiście chodzi mi... Mam bardzo ograniczone to pole widoku, to jest trochę wkurzające. No i tam cicho będzie. Nie denerwuj się, Mariola. Dobranoc. Leżeć. Co ty? Na czołówkę z ciężarówką? Proszę bardzo. Skoro tego pragniesz? Stary, ja nie będę tutaj... ci jeszcze tak próbował ograniczyć. Nie będę cię ograniczał, stary. Próbuj. Może ci się kiedyś uda. Z ciężarówką na czołówkę iść. Pam, 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 pam. Aha, ktoś chyba tam się trochę wkręcił w półoś. No i zajechali. No, otwierać się. Pan przyjechał. No. I git. Animacja? Nie? Myślałem. Czy to? To było? Nie wiem, tak jakoś mi się dziwnie zdaje po prostu. Ogolniłem sobie. O koko, ale spoko. Dobrze, dobrze. Ale ja chcę coś ci sprzedać. Na przykład ten kij. Tak. Dragon zagwostka. Ten jest trochę mocniejszy. Ale słabszy. Dobra, sprzedam go. Mocna buława, kastet. To zostaje nóż, kij baseballowy, nożyk. No i dobrze. Od razu lepiej. Trochę zarobiłem. To jest zawsze spoko. Zawsze i wszędzie nawet. Naprawmy tą macetę. Albo tę maczetę.
skoro możemy, to przecież szkoda byłaby tego nie zrobić. Prawda? Kochanie, wróciłem. Myślałem, że to jest. No wiem, że dobra. I didn't want to say so, but I was afraid it might not be there. Co tam masz dla mnie, Marian? Diamenty. We heard somebody on the radio talking about a chopper going down. From what they said, the crash site's pretty close by. Maybe you can check it out. Może mogę móc. Elektro. Jak tak stawiasz sprawę, to w porządku. Look for survivors first, and then see if there's anything in the wreckage worth saving. A czemu nie odwrotnie? Czemu najpierw nie przeszukać wraku, a potem poszukać ocalałych? Jep, chrom. I gierka. Techlandu. Plask. Czy ja mogę sobie tego ukraść? Nie, nie mogę. Niby mogę, ale nie mogę, no. To jest taki, wiecie, minus. Pewien. Bank. Sezamie? Albo właśnie wrota do sezamu. Albo sezamków. Co kto woli. O, tu mamy, zobaczcie, dużo lepszy widok. Więcej widzę. Nie jest tak to ograniczone strasznie. Nie lubię takiego czegoś za bardzo ograniczonego. Dobry. Właśnie nie pieszła. Leżeć pod koło. Jezu, drugi, aż mi się przypomniał ten film Zombie SS 2. No patrz, jeszcze sobie krzywę widzę. Ja ją widać. Dobra, mapę poproszę, bo tak to się nie bawię. Czyli tędy, tak? W sumie mógłbym tędy podjechać. To jest tutaj. A zobaczmy, jakie mamy zdania w ogóle. Brak na składzie. Aha. Butelki i flary. Mapa. Więc w sumie i tak tam muszę jechać. No dobra, więc zróbmy tak już. Jadę poprzez pole, jadę poprzez las. Tra la 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 la. Plam. No i uświniły mi szybę, której nie mam. Widzicie? To trzeba potrafić. Uświnić świnie. Szybę, której po prostu fizycznie nie ma. Albo zahaczyć się. Po prostu tak. Sezamki, otwierać się. Alu pieprzą ten sam. Dobrze czerwony. To chociaż tego nie widać tak. Musi być, ale nie musi, bo tak może być. Dobra. Ja tutaj tylko przejazdem. Mapę poproszę. Flary, okej. Okay. Czyli jednak będę musiał iść tak trochę bokiem. No cóż, no Mariusz. Nie jest. Dobra, odpocznijmy na chwilę. Mara. Tom, 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 tom. Co to? A, budynek. Ładny. Tom, 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 tom. Tak, podejrzewałem. Maria, coś ci nie wyszło. Ja też nie. No. Para pam 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 pam. No, że mordę biegnie, czyli jednak lasencja naprawia na moje buty. Nie ostaniesz ich. Pam param pam pam pam. Pam 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 pam. No tak. Dwójka.
Tak się kończy. A mężczyzna ustawia się po tym, jak nie zaczyna, a kończy. On skończył badziewnie. Dobra. Rzuca nimi jak szmacialkami. Co ty próbujesz? Jep. 52 dolary. Spoko. Tylko czemu przeprowadzasz koleżanki? Jeszcze się rzuciłem, no menda. Myślałem, że sierp. Serio. Tak mi się zdawało. Zobaczcie, jeszcze się rzuci, no. Leżeć! Się rzuca jeszcze wielce. Myśli, że jest halo, nie wiadomo kto. O, skrzynię mogę. Ale czy potrzebuję? Tego nie wiem jeszcze. No ja wezmę. Jednak co? Mendo. Leżeć. Ty też. Ty rozumieć, czy nie rozumieć? No sznurkowo. Spoko. Ja chciałem trochę tak zastopować tego biegacza cholernego. No chodź tu, kiciuś. Kici, kici. Prosto w łeb. Szybko stałeś. No i git. Pam param pam pam. Pam param pam 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 pam. Coś chyba odciąłem, stary. Nie. Ty. Nie gryź. Nie gryź. No. Jak komicznie wygląda teraz na koniec. Flara tu, na płynę tam. Nadzieje drugie mam. Sialalalalam. Okej. Okej. Soczki. Pom, pom. Skrzynia, jeszcze jedna. Flara. Napój, a sobie pnę. Golniemy. A to weźmiemy. Co ty próbujesz? Chyba tak. Nie wiem co. W sumie. Cieniacy. Wy potrzebujecie jeszcze skrzynek? A ja nie. To mogę sobie rzucić. Typowy łom. Dla typowej kobiety. Dobrze. Pam 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 pam. Mam. Asek golny, a co ja sobie będę normalnie. Nie pozwolę sobie golnąć, ja sobie pozwolę. A teraz się kupimy z powrotem, bo mam iść tak tutaj, a potem skoczymy tam. No i będzie git, prawda? Prawda. Oczywiście, że tak. Oho, biegacz chyba. Tak przynajmniej stoi jakoś jak biegacz. Oczywiście, że tak. O ty. Ale dziabnąłeś mnie. Tyś B. Wiesz ty o tym? Mama cię nie nauczyła, że się nie powinno bić kobiet? W połowie wytrzymałości jesteś, a dych normalnie oddychasz jak gruźlik.
spoko, bo tak ci mi trochę stał. Ty. Bez takich Marianów. Dziękuję. Leżeć. Oh yeah. Aha, no tak, to nie wejdę faktycznie. Tu jest jakiś sens. Hop. Dobra, już tak nie jedziesz, bo tak dobrze idziesz i biegniesz w tej chwili. Jeden Marian. Co, za kostkę byś próbował zapać? Na pewno już nie. No ja już o to zadbam. Wow. Okej. Jak tam sobie chcesz? No sznurkowy ci mogę sprzedać? Mogę sprzedać. Łom typowy? Też mogę sprzedać. A co? Maczety? Ci nie sprzedam. Wypchaj się. Nie maruj. Nie, dostałeś wystarczająco dużo. Zamknij się tam. Pusto. Nie interesuje mnie to teraz. Interesuje mnie bardziej to, co tu mogę znaleźć. Z zamku. Drut. Trochę taśmy. Tutaj trochę tak, jasne. Dolarów. Z tym jego mościem pogadajmy. Cinnamoy's boys aren't doing a damn thing to prepare. Not like we are. Here, take this. Just a token. Czyli ja lubię prezenty. Tylko czemu taki słaby? Ten młotek. Nieszczęsny. Dobra, to ja spadam. Nara. A właśnie, jeszcze nie mam tutaj ten. Naprawmy to. Stay strong, Linda. Let's take a look. Ja się tu wydurniam, latam z niemal zepsutą maczetą. Serio? Pam 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 pam. Młotek stolarski. 130. Tak, trochę mam wytrzymalsze rzeczy też. Zdecydowanie. I jednak też potężniejsze. Młotek stolarski ma też zasięg, no tak, i dość. Jego zasięg, no powiedzmy sobie szczerze, się. I nic na to nie poradziło. Oj, tam nie podkraj się, bądź cicho. Trochę, też. Co Daniel? Czy mam coś jeszcze? Brak na składzie co najwyżej. Czyli te butelki wódki. Lećmy dalej. Z tymi Marianami. Dobra, sobie pójdziesz, nie będziesz biegł. Przynajmniej chwilowo. A ja też już tak. Bo to czas na bieganie. Bieganie na czas. Czas biegania na dłuższe. Na dłuższe długo. Tak. Opa, a ja się potukę. Albo nie. Nie tym razem. Sprawdzę, czy mogę tu wejść w końcu? Tak. Tak trochę nie bardzo. Co ja tu mam? Mam jakieś coś. Nie wiem, czy mnie pamięć nie myli, czy teraz coś będzie takiego. Dlatego bez mętna jest lepszą broń, jaką posiadam. Chociaż jeżeli bym znalazł jakiś kij głupi, nie obraziłbym się na takie coś. O! Siemasz. A skąd wy tutaj? Improving. W takim momencie nowy poziom. Mięsko. Więcej mięska nie? Nie? Na pewno? To nie. Ale szmaty by się przydały. Dużo szmat. Dużo wody. Dużo alkoholu. I jeszcze więcej alkoholu. O! To być dobre. A to jeszcze lepsze.
Tak. Weźmiemy więc... A, poziom. Właśnie. Ten krwawy szał. Dobra, róbmy to. Obrażenia zadawane ostrzami. Potem co? Dbało się o broń, czy może co? Cios w plecy. Od tyłu to niekoniecznie mi wyjdzie. O, to już by było niezłe. Ekspert. Do tego chyba najszybciej chciałbym dojść. Inwentarz. Wiosło. Co? Wiosło. Proste, nie? Tu rzućmy. Bo tak mi się wydaje, że takie coś będzie teraz. No, widzicie? Zawsze jak ten, to że cała paczka jest. Holy shit! Careful! Watch it! Yeps. I co? Przydało się coś takiego jeszcze. Help me. Mam wiosło? Mam wiosło. Wiosło być słabe. O Boże, niedobrze. Te słabe rzeczy się przydadzą. Młotek... Halo? A, tu jest młotek. Wyglądało to na gazdorówkę przez chwilę. Dobra, to ten młotek niech sobie leży. On się przyda do rozbrajania ich. Ale mam jakieś dziwne wspomnienia. No. Szkoda, że one się czołgać nie mogą jeszcze. Po prostu... Jeżeli mam być szczery, przeczucie, że oni jej wstaną. Coś mi się tak jakoś dziwnie ten... Ci nie wstaną. Ale ci już... Po prostu jakoś wolę zużyć trochę na ciotę i obciąć mu spodenki i nogi i łapę. To jest taka trauma. Dla pewności wystarczy? Teraz tak, tak myślę. No dobrze. Co tu mamy? Wiosełko. Po co mu wiosło? Czy to jakiś wybuchowiec znowu? Nie, to gościa. Ta muzyka. Hey! It is fortunate that you came along. Can't hurt to look. Tasak. Stary, nieźle. Być może tak. O, tutaj się z gościu zęglił. Over here! To trochę kicha, co? Ale nie żeby coś, ale chce można bez silnika postawić na ziemi. It is fortunate you came along. Oczywiście, że całe szczęście. My name is Nikolai. As you can see, this piece of shit helicopter that was supposed to get me off this fucking island crashed. Figures, it wasn't Russian. We need to get out of here, my friends. Soon this place will be swarming with those things. Before we crashed, I saw a bunker by the beach. Once inside, it would be a great place for us to hide. Very defensible. Unfortunately, it's surrounded by those infected freaks. If you can get us to the bunker, I guarantee I will get you off this goddamn island. Dobra.
Tu mam nadzieję, że ty się rozciąłeś z czymś. A nie, że coś ci dziebnęło. To jest dość spora różnica, jeżeli być szczery. Czy jednak. Spoko. Kill them! A co ja robię? Skwarki. Mogą być? Lubisz skwarki? We should keep moving. Ja nie bardzo. No, poobijany kit to nie najlepszy. Mój najszczęśliwszy pomysł, aby to brać. Dlaczego ja miałem tam iść niby? Nice fucking vacation, huh? No to faktycznie masz rację. To się nazywa urlop. I to jaki? Całkiem w domu, co? Nikola. Kill them! Co jak kurlet pies? Kill them! Ty stary, tak możemy się bawić. Ty stój, oni nie cieną, biegną się, a ja po prostu i będę se stał i... A po prostu będę to trzymał w powietrzu i tyle. Będą przebiegać przez to, będzie tego... Chciałem, żeby to posłuchał wysokość. Kurde. Dla mnie bomba. Bam, 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 bam. Bunkier tu jest. Tralala. Zobaczcie. I otwarte drzwi nagle. Jaki bajer? Ludzisk. Coś tu widziałem. Dowód. Męczący kij. Tak. Naprawmy może, co? Maczeta. To jest zdecydowanie mój najlepszy przyjaciel chlubo. Maczeta. To zostaje tu, a ja pójdę na górę. Plom, 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 plom. Tak. Tu mocny kij. Tu nic. Tu... Ten kij jak już mi bardziej odpowiada. A tutaj coś? Tak nie bardzo, nie? Wolałem je zakijać, nie byłem pewien, czy się nie podoba. Spasibo, my friends. Here's a little something for your trouble. Cóż. Dziękuję. Helicopter crash was unfortunate. Stary, pierwszy dałeś mi jakiś sensowny prezent. Serio. Pierwszy. Tak, otrzymywałem kilkanaście dolców, no chociaż nie, diamenty są spoko, to jest fakt. Będę szczery. Ten kij baseballowy jest też całkiem fajny. Sobie znalazłem go. I ta maczeta. 263 jest zdecydowanie lepsza. 35 wytrzymałości, a maczeta, którą posiadam... Ten tasak 155, 195, 16 poziom, tak? No to poziomy. Ja będę to sprzedam. Maczeta 174, a ta... W ogóle bez problemu, ale 35 wytrzymałości, a ta 38. Ciekawe. Dobrze, dobrze, ale najpierw pozwolę, że coś ulepszę, coś naprawię, coś tam zrobię. Ten kij baseballowy na przykład. I ta maczeta. To mnie interesuje bardzo. I ja trochę już mi nie stać kasy. Z kasą na nic za bardzo. Waga ciężka. Dobra. Młotek stolarski tylko, tak? Zagwozdka, krwawa bomba... No dobra. Come. Zaraz, zaraz. Marian, czekaj chwilę. Ten kij baseballowy. Tutaj weźmy. Albo inaczej zróbmy. Zróbmy w ten sposób. Uszkodzona maczeta. Jest. Prowizoryczna maczeta. W tym miejscu. I teraz tak. Dragon zagwozdka plus ten tutaj. I git. Czyli tak.
Najsłabszy. Dobra, czyli to już zużyjemy to i w sumie to, chociaż to mogę sprzedać właściwie. 130, 150. To będziemy korzystać z tego już. Głównie. Te dwie sprzedamy. Tak. Pokorzystajmy sobie jeszcze z tej maczety. Normally I would have called my comrades right after the crash to have them pick me up within a few hours, but my satellite phone was also unfortunately destroyed. I need you to go into the city, find my restaurant, Cafe Kiev, and tell Sergei there to give you a satellite phone. Bring it to me, and we will be off this piece of shit island in no time. Interested? Let's do it. Good, good. Give him this ring. He'll know you came from me. Now go. No dobra. Co my mamy do zrobienia jeszcze? Dobra. Zróbmy sobie... Brak na składzie, ale jeszcze trzeba by było się cofnąć, wiadomo, na tą cholerną, nieszczęsną latarnię morską. Tak. Zdecydowanie tam muszę wejść i sobie i się tlepnę do tego. Do Slimanoja, niemal dokładnie. A to mi szybsze niż zdecydowanie tak z buta, albo samochodu nawet. Dobra, sobie idź ten Marian. Bo tak drepczesz tym biegiem jak... Stuletnia babinka chora na gruźlicę. Aha, nie może trafisz jeszcze iść. Nie no, miło. No serio! Biegnij! Marianna! Orianna, czy inna... Baba Jaga. Where the hell did I put that? Nie wiem, stary. Nóż do trzciny, całkiem nie, wytrzymał to nie jest. Dobra. Baseball... Sprzedam ci. Zagwozdkę, sprzedam ci. Mocny kij, sprzedam ci. Nóż, sprzedam. Męczący kij. Sprzedam stolarski, sprzedam. Sprzedam. Maczeta zostaje. Kastet, dobranoc. Kij, nara. To zostaje. Tasak kuchenny. Tak jest trochę mało trwały, ale zostawię go, żeby rzucać zombiaków. Wybuchowych. To jest zdecydowanie dobry pomysł. O, do bunkra nawet mogę skoczyć teraz. Dlaczego nie zrobiłem stamtąd tego od razu? Ja się pytam. Proszę pana, proszę pana, ktoś mi pisze na Skype'ie. Wiedziałem. Okej. Okay. Odpocznijmy. No, stary, musisz poczekać jak kwadrans. I będę dostępny. To powinien oznaczyć, że jestem... Aby mi nie przeszkadzać, ale to nie jest... Gorzej jakby ktoś zaczął dzwonić. Tak, za chwilę wykraczę, to będzie ciekawie. To ja tędy... O, siemasz. Stary, ja dla ciebie czasu nie mam. Jestem osobą bardzo zapracowaną, nie mającą właściwie czasu. W szczególności takich zombiaków jak ty. Cholerne, napalone zombiaki. Leżeć. Widzicie, jak to jest? Jak człowieka nawet gonią? Nie dadzą chwili spokoju? Aha, i że mam tędy przejść, tak? Może tędy lepiej. No na litość boską. Chodź tu. Chyba nie wiem, kto do mnie pisze nawet. Znam, że się pewnie kumpel. Się okaże za chwilę. Okej, dostaniesz tu coś. Good. I'll wait here, if you don't mind. I'm not really up to moving around.
Good. I'll wait here if you don't mind. Mm-hmm. I'm not really up to moving around. Okay. My stomach, Jesus. Oh, oh, I think I'm gonna throw up. Aha. To jest stary, chyba trochę przegął z tym klinem. Ale dałbyś wejść, co? Co wykniemy? No ja tam widziałem jakieś graty, no wiesz co? Ty jesteś B w cholerę idź. Mara. Mara. Aha, pieprzyłem się. Nie tutaj, a tutaj. Nie. Rozumiesz, że... Kurde. Nie. Mara. Nie mam czasu. Na serio. Serio, serio. Ja nie żartuję. Nie mam czasu. Spokojnie. Odpocznij. Ale pierdzielę mu jeszcze. I uciekajmy. Ale się mnie zmęczyła znowu. Kurde, jakie karate, bum bum bum. Iść w cholerę. Jeszcze kawałek, panie. Ale znowu skrót. Tak, tylko teraz spodzie się zablokuje. To się ucieszę. Dobrze, odpocznijmy. Tam skrzynię widzę. To mogliby coś zrobić, żeby się człowiek nie brał i nie klinował. Nie wiem, jakiś głupi kamień wcisnąć, albo to przesunąć. Te kłody. Nie no, chyba nie wyjdę stąd. To będzie wstyd. Wiecie, co trudno ją zrobić. Prawie? Jej! Au! Nie szkoliłem młotek do tego. Ale wyszliśmy! Także ten skrót nam nie posłużył, co? Tak czasami wiecie, bywa ze skrótami. To jest taki... To by, tak bywa... Właśnie, ze skrótami tak... No, jest drogi. Trzy razy nie będę się powtarzał z tym samym. Skróty takie są. O! To jest lepiej. Podadajmy. Z tym jego mościem, który skądś ma diamenty. Siemasz? Pozwól się, że tutaj trochę przeszukam. Every little bit helps us hang on a little longer. No git. Elektro, spoko. Co masz dla mnie? It's a big, powerful truck, but we need to turn it into a bloody tank. Mm-hmm. We need to reinforce it and make it unstoppable. Ja for that? W sumie czemu nie? Średni. Spoko. Yes. Good. There's a workshop not far from the lighthouse. You'll find what you need there. You know how to weld? Let's just pray the mechanic's still alive then. We'll need to find somebody else. Mhm. Okej. Okay. To wsiadamy. Bierzemy dupę w troki i jazda. Naprawmy to jeszcze. To będzie zdecydowanie dobry pomysł. Wart uwagi. Napraw. Młotek może niekoniecznie. Ale już... Maczeta już jak najbardziej. Bang banoi. Otwierać się. No. Pół kilometra aż. Ona nie jest, że Daniel przynajmniej szybko się nie rozpędza. Ale dość wytrzymała jest. To jest fakt. Jep. I skręca tragicznie. To jest minus. W sumie tam ten samochód też w tym wypadku.
nie należy do czołówki. Bo to tak skręca, jakby chciała, nie mogłem, zobaczcie. Ona prowadzi się, potrafi, wszystko jasne, ludziska. Ciekawe, przyjechałem po gości, nic mi się nie stało. Jep. Dobrze, to tak ładny skrót. Nara. I wstaćmy, bo nie robię zakrętu. Coś chyba rozwaliłem, tak trochę. To nie pykło. I pod koła. Trzymasz? Co tu jest? Bo tu... ja ją widzę. Moment, ten taki odgłos. Czy to samobójca? Tak mi się wydaje, że to samobójca. Ten odgłos. Dobra, ty nie udajesz. Ty też nie udajesz. Bardzo mi to odpowiada. Co? Leżeć. Duży gwóźdź. A tutaj? Jakiś tam kijek. Który sobie mogę wsadzić. Ale tak mi się wydaje, że tam będzie cholerny samobójca. Dobry. Tak. Serio? Dobra. Dobra. Ja to biorę. To też biorę. No... mogło być lepiej? Moje. Moje. I więcej mojego klucza. Jakiś nożyk. Za 101 dolarów. W normalnych warunkach to byłoby całkiem sporo kasy, ale przy apokalipsie zombie to tak, wiecie, jak kot napłakał, czyli mało. Okej, tędy możemy już wyjść sobie szybko. O, właśnie, bateria. O, i znowu tutaj coś. Oczywiście, że przeszukam. Jakim byłbym zombiarzem, gdybym tego nie zrobił? Siemasz. Odpocznij. Magnes. O, dowodzik. Czy to jest znowu ta książka? Znaczy tak. Co tu mamy? Trochę dolarów. Tu nic. Konserwa. What's in here? Jak to co? Duża bateria. Tam chcę. Skręcaj. Naucz się skręcać i jedziemy. Dalej. To tyle do Państwa. To gdzieś tutaj jest. A i owszem. Dobry. To jeszcze raz. Czyli tak się troszeczkę... Uf.
dobranoc. Pa. Co ty chcesz jeszcze ode mnie? Proszę, gościu. Się kurde rzuca, coś ode mnie chce. Nara. Aha, ja ich tutaj wypchnąłem. Fajnie. Trochę ciężko ich zabić. Ciekawe, czy to mi się uda w ogóle. Spróbujemy tym. Bo ich tutaj trochę tak wypchnąłem. O, aż rewolwer. A może tak chcemy z rewolweru... To? Jeszcze żyjecie, co? Cholera, to nie będzie łatwe. Jeszcze górą chyba będę mógł spróbować. Aha, dobra, mutek w ciało. Kto leży tutaj? Jeden się tylko fajczy? Dobra, sprawdźmy górę może. Może górą da radę? Może. Nie byłoby jakoś najgorzej. Tak na górze chyba średnio. Nie do końca o to mi się rozchodziło. A nie o to. O to. O. Od razu lepiej. Trzeba jeszcze raz im cisnąć. Niespodziewajkę. No jeszcze będę mógł użyć tego na upartego, nie? Koktajl Mołotowa. Ale nie wiem, czy to da radę. Yes! Co tak? Aha. No. Udało się. Get in! Quick! Chwila, bo trochę tak się pali, nie? Oh, son of a bitch! Someone else is alive on this island? No, tak trochę. You're not one of them freaks, are you? Tak. Jak najbardziej. Przyznaję się bez bicia. Dobra, resztę nie chcę ruszać. Macie tutaj sporo ciekawych rzeczy. Siemasz? Tak trochę pusto. Someone else is alive on this island? No. They can't help what they are. They sick in the head. I showed some compassion. I got bit. By tomorrow, I'll be one of them. Got maybe 6 hours left, probably less. But until then, I can still do some good, right? What do you want this thing to be? A rolling fortress? A homemade tank? I can add some armor or whatever. You want me to give it a try? Dobra. Okay. Now you're talking. Make it so those bastards don't interfere. And I'll pimp your ride. Damn straight. Dobra, Giska, tu będziemy kończyć z wiadomych przyczyn. Więc dużo mówić. Cześć, na razie, do następnego odcinka.